Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku kwadransa poetyckiego. Dzisiaj chciałbym mówić o tomiku Sylwii Jaworskiej pod tytułem Pustynia. Sylwia Jaworska urodziła się w 1975 roku. Pisze wiersze i prozę. Publikowała już wielu pismach literackich, m.in. takich jak fabularia, pismo, afront, bliza. Art Papier Elevator, czy w magazynie materiałów literackich Cegła. Jest laureatką kilku ogólnopolskich konkursów poetyckich. Opublikowała arkusz poetycki pod tytułem Ustawienie oraz tomiki Mistrzowie Trójki i Echo Serca. Mieszka w kluczach. Tomik Pustynia jest w zasadzie takim tomikiem pretekstowym, można powiedzieć poniekąd, ponieważ y, opisuje on jakby akcję, która polega, m, taką akcję społeczną, y, która nazywa się Ratujmy Pustynię Błędowską. Jest to walka o ten wspaniały kawałek ziemi, który rozpoczęto petycją przeciwko budowie m, obwodnicy w Kluczach. Nie chodzi tu jednak o ideologiczne zama, zamanifestowanie ekologicznych poglądów i spór o fragment betonu. Ponieważ chodzi o coś więcej. Pustynia to miejsce, które pamięta się z dzieciństwa to wyprawy na wielką przestrzeń, labiryntami, które znają tylko mieszkańcy. To zbieranie grzybów z ojcem to wszechobecna cisza pośrodku tej wielkiej. Piaskownicy, to niewesołe pias nie miasteczko dostępne dla wszystkich. Są bowiem takie miejsca, takie zakamarki ludzkiej świadomości i pamięci, które zlepione z nami podróżują do końca z tym, kto je pokocha i uszanuje te cisze. Pustynia była ukojeniem, fragmentem przestrzeni połączonym z dźwiękami lat 80., muzyki lat 80. w naszej głowie, zabawą w Indian. I pierwszymi uniesieniami. Spotykali się tam ludzie połączeni wspólnymi pasjami i spojrzeniem na Ziemię. Kolejne nieprzemyślane inwestycje, które rzekomo mają ludzi przyciągać, niszczą to, co najistotniejsze w słowie: Pustynia bez ludzi, Pustkowie. I tak też prowadziłem spotkanie z autorką 13 stycznia 2023 roku w antykwariacie Abecadło w Krakowie. Z poetką, autorką Tomu Pustynia, Sylwią Jaworską. Właśnie ona mówiła o tym, o tej całej akcji, o tej nieświadomości mieszkańców w kluczach, którzy jakby nie do końca wiedzieli. Jaką petycję podpisują. Więc jest to Tomik poniekąd pretekstowy, ponieważ służy jakby służy poniekąd ratowaniu tej wspaniałej naszej pustyni błędowskiej. Co wyróżnia ten Tomik spośród innych Tomików? Niewątpliwie precyzyjny język powiedziałbym, język dany od Boga. Ponieważ poetka też mówiła, że kiedy była mała, chciała być świętą. Jest to jakby zakochanie w pustyni, rozmyślanie o naturze Boga i religii, rozmyślania poetyckie na pustyni. A oprócz tego ogromna miłość do swojego syna, ogromna miłość do poezji, wyznanie liryczne. Które cechuje duże wyrafinowanie i komplikacja frazy poetyckiej. Opowiada się poetka po stronie takich wartości, można powiedzieć, prawdziwych. Cechuje ją precyzyjna fraza, yy, precyzyjny język, który płynie jakby z głębi licznego wyznania. Można się w tych słowach pustynnych zakochać. Język prowadzi ku dobrym przeżyciu. Ku odkryciu pełni. Ta pełnia jest na, ta, jest na pustyni jak czarny kwiat, który pije wodę ze źródła. Oprócz tego możemy się rozmarzyć, zjeść ciepły obiad i wiśnie w papierowej torbie. Czasem dopadają nas mdłości, kiedy w oknie widać księżyc w pełni. Autorka w pewnym momencie pisze, Czuję się w obowiązku, mogę zastąpić zwrotem. Mam do was wszystkich żal. Ale nie jest to zwykłe jakieś proste roszczenie, ale właśnie ta płynąca z głębi lirycznego wyznania fraza. I tak też pękały szyby w oknach, a gdy spaliśmy. Spadały, ro, spadały żaby w roli gwiazd. Takie frazy pojawiają się jak gdyby w tym tomiku y, poetyckim. Jest to poniekąd tomik y, autobiograficzny, gdzie osią przewodnią jest właśnie pustynia, pustelnie, ale też rodzina, społeczeństwo, dom. Wszystko to jakby przewija się w tym tomie. W postaci takich scen filmowych natrafiamy też na rozmaite kamienie czy kamory, jak na przykład rozpoczęta i trwająca przez poetkę terapia, być może psychoanalityczna, być może behawioralna. Do tego poetka nie przyznała mi się. W każdym razie owa terapia przyniosła pożądany skutek w postaci oczyszczenia. Tych złogów, jakby z niepotrzebnych, że tak powiem, toksyn, można powiedzieć. Też tutaj ważna jest yy, rola poetki jako matki synek w pewnym momencie gubi spodenki na WF. Jest to też rola osoby, która zmaga się z życiem, która w pewnym momencie przyznaje, że ma ochotę popełnić samobójstwo. Ale w tym samym momencie przed podjęciem tego kroku ratuje ją myśl, że trzeba umyć podłogę i cały plan o nieistnieniu diabli w ziemi. Więc takie są to różne, ironiczne też śmiesznostki porozsiewane w tym tomie. Poetka na spotkaniu przyznała mi się do czegoś takiego, że doznała ogołocenia psychicznego. Ogołocenia duchowego, że została niejako spalona wskutek pewnie jakichś intensywnych doświadczeń z przeszłości, do których na razie nie mamy wglądu. Przestrzeń pustyni paradoksalnie jest przestrzenią swojską. Przestrzenią, w której można się rozgościć, można się zadumać, można w ciszy pobyć. Samą, sama ze sobą, sa, sama ze sobą, poetka przebywa przestrzeń spokoju. Przestrzenią rozdarcią jest coś, co napiera na tą pustynię jest to przestrzeń konfliktu przestrzeń obca, która jakby tę pustynię, niejako wewnętrznego spokoju, możemy powiedzieć, anihiluje. No, i jest to też tomik, pewien rodzaj takiego pamiętnika, który odsyła do rozmaitych zakamuflowanych relacji, porozsiewanych w tym tomie. Jak mówiłem, cechuje ten tomik precyzyjny, lapidarny, wręcz ascetyczny czy pustynny język. Ale jest to tomik, jeżeli by użyć takiej kategorii estetycznej, ładny, czy nawet bardzo ładny. W którym można się rozsmakować i można go po prostu bardzo polubić. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka wierszy z tomiku pustynia. Wiersz pod tytułem Najlepsze. Najlepsze w moim życiu: lody bambino na patyku. Obok pijanych ojców dzieci. Zimna kola w szklanej butelce przy białym stoliku z ciężkiego metalu. Za radą kotlet mielony i wódka, lato nie tak upalne. Wieczorami w gryzącym sweterku z czerwonej wełny, palcem wyrobiłam większą dziurę na guzik. W niedzielę białe rajstopy, błoto po kolana i zabawa w indian. Nóż pod łóżkiem na wypadek ducha. Najgorsze przyszło, kiedy zaczęła się miłość. To ciekawe, że taki paradoks, miłość kojarzy się z czymś w końcu pięknym, szlachetnym, uzjaśniającym, a to właśnie miłość, która zabija. Kolejny wiersz pod tytułem Nić widmo. Zaakceptować swoje dziedzictwo, wejść z powrotem stupotem w swoje dzieciństwo. W nocy nawet zmarli czegoś ode mnie wymagają, bo nie zdążyłam na czas pozbierać osobistych rzeczy z domu moich dziadków. Nieustannie o tobie myślę, a ty udajesz, że żyjesz. Właśnie ta nić widmo, widmowatość, widmowatość czyjegoś życia, to coś, co spotyka się często, myślę. Dzisiaj jakby ludzie pomału stają się dla siebie widmami. Kolejny wiersz pod tytułem Kobieta samotna. Dzisiaj był plan, żeby wreszcie się zabić. W myślach układałam listy pożegnalne. Załatwiałam sprawy pogrzebowe i pozagrobowe. Lęk, że ze wszystkim nie zdążę. Cały plan diabli wzięli, kiedy zaczęłam myć podłogę. Kolejny wiersz pod tytułem Wakacje w Miechowie. Zamiast do Turcji, zamiast na Bali Miechów, żeby było bardziej europejsko, nazywamy go Małą Florencją. Malarz. Od 30 lat w Polsce, ale nadal ma dowód armeński, a tam na poddaszu mogłabym zamieszkać. Kolejny wiersz pod tytułem Zbawienna stacja w łaziskach. Nasz wewnętrzny narrator podróży mówi: kieruj się na zachód. Nie znamy naszego położenia, jedziemy pod prąd. Ty ciągle pod kreską, ja pod krzyżem ratuję twój wizerunek, ocierając ci twarz jakąś szmatą, byle nie okazać się nią. Doskonale gram w tym filmie. Nikt nie pozna, że nie pije ani żadnych używek, ani imienia twego nadaremno. W nocy zastanawiam się, czy na pewno na tym kawałku płótna zostało Twoje odbicie? To właśnie ciekawy tekst, taki nawiązanie do chusty świętej Weroniki i tego słynnego wizerunku z Manopello. Kolejny wiersz pod tytułem Wolność Kota. Wieczorem poruszyła mnie historia różowego królika którego ukradł Hitler. W tym czasie mój syn ucieszył się, że sam znalazł spodenki na WF. A ja zaczęłam się martwić, że jestem złą matką. Nie ma już dylematu z wyprowadzką, znowu poczułem się jak Żydówka. Mój syn nadal jest uchodźcą. Moja córka opowiada nasze rodzinne historie o obcej babie. Kot, największy artysta w naszym domu. To dla niego tutaj zostaniemy, żeby mógł swobodnie biegać. Kot polny. Ileż tu wątków w tym pozornie skromnym wierszu: wątki polityczne, wątki że tak powiem domowe, wątki miłości rodzinnych i rodzinnych historii. To ciekawe, żeby w tak krótkim wierszu zawrzeć. Takie bogactwo problematyki. I ostatni wiersz z tego tomu, który chcę przeczytać, który mi się bardzo podobał, ma tytuł Obieg zamknięty. Czuję się w obowiązku opowiadać o moim życiu i planowanej śmierci oraz poglądach na życie pozagrobowe, czyli żadne. Czuję się w obowiązku dodawać do znajomych, proszących o tę znajomość. Mimo, że nie są oni moimi znajomymi, ani nawet nie znam naszych wspólnych znajomych. Nie umiem wcisnąć odrzuć. Czuję się w obowiązku udawać zadowolenie w pracy, słuchając o ich szczęściu podczas picia wymuszonej kawy. Czuję się w obowiązku czuć ból psa, którego nikt nigdy nie kochał i nikt nie spuści z łańcucha, bo łańcuch może mieć dwa metry. Mimo, że istnieje wiele organizacji, które wzywam, a które nie reagują, bo być może ja wystarczająco cierpię za tego psa, czuję się w obowiązku chodzić na terapię od zeszłego stulecia, opowiadać o sobie i z każdym rokiem lepiej interpretować tę historię. Niczym wytrawny psycholog z jakiegoś dalekiego kraju, znający doskonale filmy Bergmana. Czuję się w obowiązku odpowiadać na telefony matki w sobotę o poranku, gdyż ona już wtedy nie śpi, więc uważa, że i ja nie powinnam już spać. Czuję się w obowiązku nie mieć żalu, żeście mi wszystko odebrali. Że na wszystko musiałam pracować, czyli pracowałam na nic. Że musiałam być za was odpowiedzialna, odkąd nauczyłam się chodzić. To dlatego nie studiowałam. Nie zdobędę doktoratu, ale obejrzałem już chyba wszystkie filmy po stokroć, aby oderwać się od tych obowiązków. Znam na pamięć dialogi, więc jestem niezłą aktorką. Czuję się w obowiązku, mogę zastąpić zwrotem. Mam do was wszystkich żal. Zwalniam tym samym siebie z poczucia winy. No właśnie, obieg zamknięty, wyznanie liryczne... Jakiś taki wiersz katarktyczny oczyszczający. Można powiedzieć, że na tej pustyni, w głębi tej medytacji, dokonało się jakieś oczyszczenie przez to właśnie wyznanie liryczne. Bo jak powiada na końcu poetka w wierszu, Może martwe, może jestem już martwa, bo to niemożliwe, żeby tak lekko chodzić po ziemi. Właśnie tej lekkości, lekkiego stąpania po piasku. Może trzeba się w tych ciężkich czasach od poetki uczyć leciutkiej ironii, delikatnej jak piasek. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!